Się w koszyku do projektu Tenko jako pierwsze, jako ostatnie zużyte produkty. Mamy tutaj pierwszego kandydata, którego kiedyś bardzo, bardzo kochałam, a jest to żel do mycia twarzy od Bandy. Do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym.
Z nimi.
uwielbiam również jego zapach. Także słuchajcie, jak ja czasami dostaję kosmetyki od Sensumare i jak ja Wam potem o nich wspominam, że któryś z nich stał się moim ulubieńcem, że lubię je, że to, że tamto, to to jest naprawdę szczere, bo produkty tej marki naprawdę są wysokojakościowe i to czuć. No i po prostu je polubiłam. Także tak samo jest z Hairy Tail Cosmetics. Są pojedyncze produkty, które do mnie nie trafiły, ale ogólnie większość ubóstwiam. A teraz przejdźmy na chwilkę do higieny intymnej. Jak zwykle nuda, laktacyt. Okej, lecimy dalej. Coś, z czego mi tu zawsze cieknie, ja nie wiem dlaczego, ale to już chyba drugie opakowanie, które okazało się, że mi cieknie, jest to moja niegdyś ukochana pianka do mycia twarzy. Nadal ją lubię, ale zaczęła mnie denerwować tym, że zdarzają mi się egzemplarze, które ciekną. Tak czy siak jest super. Ona ma specyficzny zapach. Bardzo fajnie domywa skórę twarzy, ale nie powoduje ściągnięcia. Dalej, Annabelle Minerals i mam tutaj, cóż to jest? Serum z witaminą C, prawda? Tak, 20% witaminy C. Bardzo przyjemny w użytku. Pięknie wygląda to opakowanie. Gdyby nie to, że nie można z niego ściągnąć napisów, to chętnie używałabym go dalej do czegokolwiek. Tutaj taki mały produkt. Jest to produkt z kalendarza adwentowego. Krem do twarzy. Krem żel do twarzy z marki Corres. Bardzo go lubiłam. Był bardzo przyjemny. Stara wersja.
wersja. No świetny produkt, tu nie ma co się, wiecie, rozwodzić. Ostatnią rzeczą i jedyną makijażową jest Vibo, mój ukochany, transparentny.